zgromadzonych gości. Szczególnie gorąco witam przedstawicieli władz naszego organu prowadzącego w osobie pana burmistrza Ryszarda Macury. Witam serdecznie. Witam również przewodniczącego Rady Rodziców pana Krzysztofa Heroka. Bardzo serdecznie witam grono pedagogiczne, was drodzy rodzice i przede wszystkim was pierwszoklasistów. Cieszę się bardzo, że pogoda nam dzisiaj dopisała, ponieważ no, wczoraj to nie było takie pewne, czy się tutaj spotkamy. Moi drodzy, plac zabaw, jaki widzicie przed sobą, dzisiaj właśnie otwieramy. Od dawna oczekiwaliśmy na ten moment, ponieważ tak duża szkoła, jaką mamy, potrzebowała takiego placu zabaw właśnie dla takich dzieci jak wy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy uczestniczyć w budżecie obywatelskim, za co dziękuję tutaj organowi prowadzącemu, że zdobyliśmy taką ilość głosów i że mamy ten upragniony plac zabaw. Wiem, że z utęsknieniem wszyscy czekaliście na to i myślę, że niejedną miłą chwilę spędzicie na tym placu zabaw. Także życzę wam samych wspaniałych chwil, żadnych urazów, mam nadzieję, i powodzenia. Potem przejdziemy sobie do hali sportowej. Proszę o głos. Szanowna pani dyrektor, szanowni państwo, drogie dzieci. Dzisiaj jesteśmy tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, zaczyna się ten rok szkolny, na który wszyscy już z upragnieniem czekaliśmy. A po drugie, rzeczywiście otwieracie, a ja mam przyjemność w tym uczestniczyć, mamy przyjemność w tym uczestniczyć, ten wspaniały plac zabaw. Pozwólcie wobec tego pani dyrektor, drodzy nauczyciele, rodzice, uczniowie, że po pierwsze życzę wam, żeby ten nowy rok szkolny był jak najbardziej udany. Żebyście się, drogie dzieci, zaprzyjaźniły ze szkołą. W szkole zawsze jest bardzo fajnie, chociaż czasami nauczyciele trochę wymagają, a rodzice w domu mówią, a zrób jeszcze to, a zrób jeszcze to, ale szkoła jest naprawdę miłym miejscem i tego wam życzę, żebyście tam mieli wiele koleżanek, kolegów, a panie na pewno i panowie pracujący będą uśmiechnięci. Wszystkiego dobrego na ten nowy rok szkolny i gorące gratulacje dla dyrekcji, dla nauczycieli, dla państwa rodziców uczestniczących w tym projekcie obywatelskim. Dla mnie jest to zawsze taki sygnał, że można połączyć siły i można zrobić coś dobrego. Pani dyrektor świetnie zaakcentowało to, że tak duża szkoła i tak duże osiedle no, powinno mieć kolejne miejsce, gdzie z przyjemnością będziecie spędzać wolny czas, nie tylko ten w godzinach dopołudniowych, ale również ten potem w godzinach popołudniowych, przez weekendy, soboty, niedziele. Taka przestrzeń, myślę, że będzie otwarta dla was, żeby każdy z tego korzystał. Serdecznie gratuluję. No i jeszcze raz życzę pomyślności w nowym roku szkolnym. Wszystkim zaangażowanym składam serdeczne podziękowania. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja w imieniu Rady Rodziców mam ten zaszczyt i wielką przyjemność witać was dzisiaj w tych progach tej szkoły. I to, że dzisiaj otwieramy ten fajny, widać, plac zabaw, też dzięki temu, że Rada Miejska poprzedniej kadencji podjęła uchwałę i możliwość, że właśnie teraz już któryś czwarty już chyba rok rzędu możemy ten budżet obywatelski jako mieszkańcy sami zadecydować, co chcemy i co naszemu miastu jest i naszym mieszkańcom jest najbardziej potrzebne. Wam, pierwszoklasisty, życzę wszystkiego dobrego, samych fajnych chwil w tej szkole, bo naprawdę ta szkoła jest fajna. Sam tu chodziłem, nie powiem ile lat temu, ale trochę już upłynęło i cieszę się, że mogę was widać w tych progach. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz. A rodziców oczywiście zapraszam do współpracy z Radą Rodziców. Zresztą tego też efektem, go zobaczycie, to między innymi jest też ten plac. Innych parę fajnych imprez i działalności, które ta Rada tutaj prowadzi, więc serdecznie was zapraszam. Dziękuję. Dziękuję.